Diva, rozmawiałem ostatnio ze Stiflerem i słuchaj, on powiedział, że teraz ty będziesz naczelnym świrusem w Warsaw Shore. Naprawdę? Przyjmujesz to na klatę? A, oczywiście, że tak. Jakby nie jedną rzecz już na klatę w życiu przyjąłem, więc wydaje mi się, że jakby kolejne wyzwanie nie robi mi różnicy. Naprawdę, jestem gotowy. No. Znaczy, trochę za skromny, wiesz co chodzi, ale tak, no. A smutno ci, że Stiflera już nie będzie? Tak, wiesz, Stifler jest w ogóle tak dobrą osobą, jest tak ciepły i jak wszedłem w summer campie, on był taki, wiesz, gdzieś tam leżał, spał i w ogóle, ale i tak poczułem jego taką dobroć. A to, co robię poza show, to już w ogóle jest niesamowite. Te zwierzęta, no brakuje mi go mega. No i małej, to no maluszek nasz, wiecie, wszyscy go kochacie pewnie, więc no czuć, że ich nie ma jakby, nie? Wiesz, to są takie, to były te filary Warsaw Show, które odeszły. Właśnie, taki rdzeń, taka stara ekipa. No i dlaczego tak się podziało? Jaka jest twoja teoria? Dlaczego oni już nie chcą tutaj z wami świrować? Miałoby ci 6 lat imprezować, jakby się... Powiem ci, że to jest jak mój drugi sezon i ja już trochę taki, wiesz... No fajnie, ale wiesz, ale jakby może nie do końca. Nie, kocham tych ludzi, wiesz, w ogóle ten cały klimat, ale to jest mega męczące. Ludziom się wydaje, wiesz, że my żyjemy greccy bogowie, no nie wiem, kąpiemy się w szampanie i w ogóle, wiesz, no, to jest ciężka praca.